Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Boom Headshot Falloutem 76 jest playlista postnuklearnie. No i cześć, Patryk Rojorajewski, Roy Playing Games. Moi drodzy, poprosiliście mnie, bym wyraził swoją opinię na temat pierwszego większego rozszerzenia do gry sprzed 2 lat, jednej z najbardziej kontrowersyjnych gier ever, albowiem doszły was słuchy, że na łamach różnych serwisów, różnych platform gra zbiera paradoksalnie pozytywne oceny i odczucia wobec tej gry, wobec tego uaktualnienia są jak najbardziej pozytywnie rokujące na przyszłość. A wszystko przez wzgląd na dodatek Wastelanders, który wprowadził do świata gry zachodniej Virginii NPC-tów. I chciałoby się rzec, a nie mogło być tak od początku? Twórcy gry tłumaczyli brak ludzkich NPC-tów pewnym featurem, gdzie kontakt z drugim człowiekiem, czyli z innym graczem, miał być czymś wyjątkowym, wstrząsającym, przez wzgląd na to, że po prostu rzadkim. Wyszło jak wyszło, ja 2 lata temu zwróciłem, uważam rzetelnie, uwagę na plusy, minusy, jak i przede wszystkim na bardzo niewykorzystany potencjał omawianego dzisiaj programu. I powiem wam szczerze, że odkąd odpaliłem sobie i polecam tutaj nową grę i zaraz przejdziemy sobie do tego, dlaczego warto odpalić nową grę właśnie z dodatkiem Wastelanders, który jest darmowy dla posiadaczy gry w launcherze Bethesdy. Dlaczego warto zrobić to wszystko od początku? Jak gram, już kilkanaście godzin, trochę mapki tutaj odkryłem, kilka zadań wykonałem. Powiem wam szczerze, że teraz czuję, jakbym grał Fallouta 5 na silniku Fallout 4. Oczywiście to też budzi pewne kontrowersje, jednak w porównaniu z tym, w jakim stanie gra przywitała nas w dniu premiery, jest, i nie boję się tego powiedzieć, biorę to na klatę, temat o niebo. Lepszy. Wszystkie systemy, które były odpowiedzialne za narrację, przedstawienie fabuły, czyli zapiski, audiologi, datadyski, terminale, zostały zastąpione przez żywych ludzi, NPC-tów w środowisku gry, które swoją obecnością właśnie robią efekt, że kurczę, mamy do czynienia z pełnoprawnym RPG-iem dla pojedynczego gracza. Oprócz tego zostało naprawionych wiele elementów, ułatwionych wiele aspektów. O! A tak, nie dałem się zaskoczyć, ale coś jeszcze słyszę. O! Do widzenia. Chociaż moi drodzy, i tak przyznam wam się szczerze, że spełnieniem moich marzeń byłaby sytuacja, w której Microsoft, który jakiś czas temu wykupił oczywiście studio zarówno Obsidian, jak i In Exile, żeby od Todda Howarda wykupił prawa do marki Fallout i przekazał je w prawowite ręce ojca właśnie Briana Fargo, który no uważam, że zrobiłby Fallouta, na jakiego naprawdę zasługujemy i o jakim tak naprawdę marzymy. Moi drodzy, to znaczy ta niewielka ilość, garść elementów, które bardzo podobały mi się w bazowej wersji gry, czyli eksploracja, strzelanie, rozwój postaci. Tutaj te elementy zostały nienaruszone. Bardziej ułatwiony został system zbierania złomu. Niestety dalej ta gra to 80% to jest zbieranie złomu na ulepszenia, na naprawy, na wytwarzanie, na crafting szeroko rozumiany. Jednak te elementy zostały tutaj jakby ułatwione. Może nie naprawione, nie ulepszone, ale ułatwione. Mianowicie nasza skrzynka na surowce mieści teraz więcej elementów. Gdy podchodzimy do na przykład jedzenia bądź picia, bo dalej w myśl tego aspektu survivalowego musimy dbać o te kwestie, nie musimy na przykład zabrać steka z Salisbury, potem wejść w ekwipunek, wejść we wspomaganie, znaleźć go i kliknąć, albo dać sobie na kółko szybkiego wyboru. Teraz
gdy podchodzimy do takiego przedmiotu, od razu możemy przytrzymać E i zjeść, albo się napić, albo założyć, albo odtworzyć. Wszystko to jakby sprawia, że ten system interakcji ze światem, cała eksploracja jest szybsza, mniej siermiężna, bardziej intuicyjna. Dodatkowo mamy plecaki, które możemy kraftować. 5, 15, 20, 25 poziom i tak dalej, i tak dalej. Także z kolei ułatwia to ten aspekt, że ciągle jesteśmy przeciążonymi. Jak jesteśmy przeciążonymi, to nie możemy korzystać z systemu szybkiej podróży. I tak jak mówię, no, przeładowanie łuski, efekty dźwiękowe. Doszło dużo nowych jakby pukawek w oparciu o technologię Gaussa, chociażby z Fallouta dwójeczki, dla różnych systemów uzbrojeniowych. Także znów tutaj element, powiedzmy, doczekał się jakiegoś symbolicznego bądź symbolicznego ulepszenia, urozmaicenia, ale w dalszym ciągu w nocy gule, które magicznie szybko pojawiają się koło ciebie, mimo że słyszysz ich z daleka, potrafią wystraszyć, zamieniając troszeczkę przygodę w pewne horrorki. No. Strzelba bojowa. Dziękuję, do widzenia. I podchodzimy. No, element zaznaczania surowców, który akurat w danej chwili najbardziej potrzebujemy, został. On też nie był od początku, dopiero doszedł potem. Też ułatwia cały system. Na razie testuję grę w solo. Z kumplami jeszcze w Wastelanders nie grałem. Przypominam sobie tekst Briana Farka, jak gadaliśmy właśnie o Falloutie 76, że on z kolei stworzy grę Wasteland 76 The Fallouters. Na tej zasadzie. Także, tak jak mówię, bardzo dużo misji zostało zmodyfikowanych właśnie o ludzkich NPC-tów. Zaraz sobie do tego przejdziemy. W tym momencie całkowicie jakby atrybut charyzmy, ale nie tylko, został wykorzystany. Albowiem podczas rozmowy możemy wykorzystać nie tylko charyzmę, żeby kogoś przekonać do swoich racji, ale na przykład percepcję, żeby zwrócić na coś uwagę, inteligencję, żeby jednak jakby zdobyć więcej informacji, wykazać się wiedzą na jakiś temat. Także nie sugerujcie się, że jeśli jesteście słabi w charyzmie, to dialogi na tym ucierpią. Nie. Gra jakby monitoruje każdy współczynnik waszego systemu special pod kątem ewentualnego wykorzystania jego statystyk podczas rozmów. Jeśli chodzi o stronę audiowizualną, to na przykład ja nie jestem jakimś miłośnikiem tutaj Radia Klasyka, Palacha i tak dalej. Ja po prostu słucham podstawowego ambientu z gry i on mi się podoba. Jeśli chodzi o kwestie wizualne, to na pewno ulepszono różne elementy odpowiedzialne za refleksy świetlne, ogólnie cieniowanie. I na przykład jakiś poranek, zachód, wschód słońca, podczas, nie wiem, mgły, deszczu, jakiejś zamieci radioaktywnej, to naprawdę można się w tych widokach zakochać. Reasumując, można by po prostu rzec, że ta gra powinna wyglądać tak od początku. Dalej, nie jest to program pozbawiony pewnych wad, przepraszam, ale uważam, że nie można było być głuchym na głos community, szczególnie nie powinno to trwać aż tyle czasu, moi drodzy, w żadnym wypadku. Jasne, jest kilka przykładów gier w historii branży elektronicznej rozrywki, gdzie gry zaliczyły fatalny start, nie szukając daleko No Man's Sky, być grą masakrowaną wszędzie, cały czas, za wszystko, żeby się tak relatywnie szybko podnieść, że ludzie, community, nawet wykupywało specjalne banery w miejscach dojazdu do pracy, żeby twórcy No Man's Sky widzieli, jak community jest wdzięczne za naprawę tej gry. Można? Można. Nie mówię, że Fallout jest w stanie powtórzyć sukces gry No Man's Sky,
ale jest naprawdę o niebo lepiej. I tak jak mówię, no ja się bawię naprawdę, naprawdę w porządku, bo czuję się, jakbym grał w takiego Fallouta 5 na silniku Fallouta 4. Eksploracja jakichś opuszczonych elementów. Dodano więcej easter eggów, bo po prostu ja pamiętam niektóre lokacje z pierwszego playthrough. Cały system budowania został też ulepszony w myśl szybkiego budowania, budowania tego, co było ostatnio, automatycznego stawiania różnych budowli. Ja tutaj jako Bob budowniczy nie czuję się za dobrze, to znaczy nie czuję potrzeby, żeby bawić się w budowanie swojej bazy wypadowej, tak jak to robiłem w Falloutie 4. Nie, dla mnie tutaj najważniejsza jest po prostu eksploracja punkt po punkcie, quest po questie. I powiem wam szczerze, że w tych aspektach gra naprawdę daje radę. Ale tak jak mówię, no, oświetlenie zostało ulepszone. Jakby obiekty z bliska już no, nie kują w oczy naprawdę słabym wykonaniem, powiem wam szczerze. Chyba woda mi się skończyła. Zobaczmy, wspomaganie, czy my mamy w ogóle przygotowana woda. Dobra, okej. Okay. Ja sobie dam do ulubionych. Psia karma w puszce. Też mogę sobie zjeść. Zepsute mięso, no to już mi się raczej nie przyda. Na tej zasadzie. Aha, i inna sprawa. Na przykład nie wiem, czy pamiętacie, klej i sprężyny to były surowce zawsze deficytowe. A bardzo potrzebne, żeby naprawić broń, czy ulepszyć broń. Teraz tych rzeczy jest o wiele więcej. Bądź jest o wiele więcej w świecie gry przedmiotów, które możemy rozłożyć właśnie na te wspomniane komponenty. Także powiem wam szczerze, że już nie śnią mi się po nocach pieprzone śruby, nie? Albo klej. Bez których no nie mogłeś nic tak naprawdę stworzyć czy naprawić. O, to się strzelba. O, sztyw. To szybki wjazd. Oczywiście dalej są elementy, które jakby pogłębiają tą imersję, dokładają tą cegiełkę do budowy klimatu pod postacią właśnie poznawania jakichś historii za pomocą używania terminali, czy hakowania, czy otwierania zamków. No, tego jest naprawdę, naprawdę sporo, ale oczywiście zaraz sobie przejdziemy, żeby sobie pogadać z jakimś NPC-tem. Niestety już nie powtórzę przez wzgląd na tą strukturę quasi MMO gry. Była sytuacja, gdzie wchodzę do baru i gościu barmance grozi pistoletem. Ja wchodzę w interakcję z bandziorem i tak, mogę go przekonać dzięki wysokiej charyzmie. Mogę wykorzystać percepcję i zwrócić mu uwagę na to, że jego pistolet jest zepsuty, zablokowany, nieodbezpieczony. On potem zdaje sobie z tego sprawę, chowa pistolet i na przykład zabija go tam ochroniarz baru. Albo mogę go przekonać, on odchodzi, daje mi informacje o swoim obozowisku, bo teraz jakby wszystko się dzieje rok po historii opowiedzianej w podstawce sprzed 2 lat. I po prostu do Virginii, do Apalachii schodzą się nowi osadnicy podzieleni na no, 2 ugrupowania. Tutaj oczywiście mamy z tyłu głowy Wiedźmina 3 wybory moralne, różne skale szarości, że temat nie jest podzielony tylko na dobro i zło. No, tu jest, bo są osadnicy, ci dobrzy i bandyci, ci źli. Oni mają swoje główne, powiedzmy, bazy w odległych od siebie lokacjach. Także też możemy się opowiedzieć po stronie jednych i drugich. I doszedł też system reputacji, który sprawia, że im więcej zadań wykonujemy dla konkretnego ugrupowania, tym zyskujemy bardziej rozbudowany akces do właśnie tych broni, tych nowych broni, o których wam wcześniej wspomniałem. O, kajdanki. Polecam wam zbierać kajdanki. Kajdanki mają metal, śrubę, no, mnóstwo rzeczy. Taśma klejąca to już z przyzwyczajenia biorę. Budziki, wentylatory zawsze. I tak jak mówię, no, jeśli na przykład w Mad Maxie nie podobało wam się zbieranie złomu, żeby w ogóle jakoś ruszyć z progresją własnej postaci, to dalej się od Fallouta odbijecie, bo tutaj
zamiast wejść do lokacji, skupić się, o co chodzi, pokonać przeciwników, to łapiesz się na tym, że o, to wezmę. No a potem się dziwicie, że ja w CS-ie celuję w ten sposób. Jak się gra w takiego Fallouta i pochodne, gdzie trzeba praktycznie wszystko tutaj no, sprawdzać, eksplorować i tak... Oż ty... Jeśli chodzi o system rozwoju postaci, jako że gram samotnie, to w charyzmę poszedłem, jeśli chodzi samego wędrowca. Staram się być samowystarczalny w myśl ulepszania i produkcji opancerzenia, jak i uzbrojenia. Nie będę korzystał z Power Armora, dlatego wziąłem sobie profity, które dają dużo bonusów, jeśli nie używam pancerza wspomaganego. Jakiś towar z odzysku, potem przejdę w amunicję, bo... No tak, no amunicja też się kończy w zastraszającym tempie, szczególnie gdy tak jak ja będziecie chcieli pójść w ciężką broń maszynową. Także tak jak mówię, perków nowych raczej nie odnotowałem, bardziej odnotowałem jakby lepsze wykorzystanie. O! I przytrzymujemy odtwarzaj. I od razu człowiek to wykonuje. Od razu się czegoś napije, od razu co? O! Mogę się od razu wyposażyć na przykład w kurtkę i dżinsy. Ale dalej taką kwestią intrygującą, często wstrząsającą, jest poznawanie historii danych lokacji. Czy to małych, przepraszam, czy to dużych. Szukam czegoś do jedzenia. Pieniądze to jest też dramatyczne, w ogóle nie przydają. Aha, jest jeszcze inna sprawa, dosyć interesująca. Mianowicie, jeśli wejdziemy w posiadanie jakiejś specjalnej broni, unikatowej, tej z gwiazdką, to możemy wydać ją w specjalnym sklepie za specjalne kapsle, które potem możemy przeznaczyć na wylosowanie jakiejś specjalnej nagrody. Taki in-game'owy system troszeczkę skrzynek, ale nie zaburza on w żadnym wypadku jakby zabawy. Przejdźmy sobie może faktycznie do... tutaj, o. Max here. Nie, tak wystarczy. Szybka podróż, tak. Także dużo rzeczy zostało dodanych, ulepszonych, ułatwionych. I tak jak mówię, no wystarczyło dodać te NPC-ty. To znaczy, to nie jest to, że teraz mamy jakąś wielką metropolię, że nie wiadomo ile jest tych ludzi, tak? Na pustkowiach. Nie. Dalej mamy to takie uczucie, że to jest postapo, że to jest świat po wojnie nuklearnej. Jak najbardziej. Ale jakby już quest huby, quest giverzy, to są ludzie, którzy byli tylko wspomniani w pierwszej wersji gry. Właśnie na podstawie różnych nośników. Też została jakby skrócona noc, to znaczy w świecie gry dłużej jest dzień. I dla mnie bomba, bo ja nie lubię w nocy działać. No i jest NPC, moi drodzy. To nie jest robot. Od razu mówię, że to nie jest robot, to jest nadzorczyni, której losy po opuszczeniu Krypty 76 śledziliśmy praktycznie cały czas. No i tu akurat nie mam za dużo do roboty, ale tak naprawdę musicie uwierzyć mi na słowo, że jeśli po raz pierwszy z kimś wchodzimy w konwersację, w interakcję, to mamy różne opcje dialogowe i zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że rozmowy, oczywiście dalej to nie jest poziom tam Wiedźmina 3, ale zdecydowanie dialogi są bardziej rozbudowane przez wzgląd na wszystkie modyfikatory z systemu Special niż w Falloutie 4. Tak jak mówię, tego tutaj nie widać, bo ja już z nią rozmawiałem, już tam powiedzmy w quest trwa w najlepsze, ale tak jak mówię, to jest kolejny element, który został ulepszony, dodany. Moi drodzy, reasumując, tak ta gra powinna wyglądać od samego początku, bo w żadnym wypadku ludzcy NPC-ci nie zaburzają motywu opustoszenia alienacji. Tylko
bardziej uzasadniają pewne rzeczy, urozmaicają pewne kwestie, no i dodają jakby więcej życia, paradoksalnie, w martwy świat, jakby nie było. Doszły nowe bronie, bardziej liczy się sam system special niż perki, ułatwione, już nie jest tak siermiężne, zostało oczywiście tutaj zjawisko, kwestie związane z craftingiem, z eksploracją. Te rzeczy, które były akurat dobre, były w porządku, czyli te takie mini misje na terenie mini lokacji zostały i one są naprawdę, naprawdę w porządku. Naprawdę w porządku. Kilka miejscówek, które jakby były tylko takim motywem copy-paste, żeby tylko było, dostały jakąś mini misję, mini questa na tej zasadzie. Też przez to, że pojawili się ludzie, pewne misje przestały być już troszeczkę takie głupie, naiwne, irracjonalne. To mi się absolutnie nigdy nie znudzi. Ubóstwiam, kiedy ma mało amunicji, mało zdrowia, goni mnie 10 szponów śmierci, 48 kulawych zmutowanych kretoszczurów i jeszcze 8 supermutantów. Ja sobie rozkosznie wchodzę w parki, rzucam nejda, uciekam i wszyscy raus. Na tej zasadzie. Moi drodzy, no bo przypominam, że gra weszła na Steama, oceny są pozytywne, wszystkie serwisy zwracają uwagę, że dalej grze jest daleko do idealności, ale zdecydowanie nie jest to już gra, która swego czasu była największym zawodem w historii branży gier wideo, gdzie nie było dnia, w którym nie pisałoby się o jakiejś wpadce ze strony samej gry, jeśli chodzi o bugi, jak i ze strony twórców, jeśli chodzi o jakieś fuck-upy marketingowe. To cały materiał mógłby powstać o tym Falloutie, naprawdę. Tak jak mówię, to nawet nie chodzi o to, że warto dać grze szansę, ale to jest kompletnie inna gra w tym momencie. To jest kompletnie inaczej się gra. I ja mam taką zasadę, jeśli coś, nie wiem, powinienem skrytykować, grze należy się wpierdzieć, ale ja na przykład bawię się naprawdę dobrze, to nie mam zamiaru oszukiwać samego siebie, wmawiając sobie, że nie, Rojo, nie powinieneś bać się dobrze, bo ta gra nie zasługuje na to, żeby się bawić w nią dobrze. No to nie. To w tym momencie, no wybaczcie, niespecjalnie obchodzi mnie opinia na temat mojej osoby, bo najważniejsze dla mnie, uważam, że dla twórcy, powinno być to, że jest się szczerym samym sobą. Bo jeśli jest się szczerym samym sobą, to widać. To potem widać. O, oszty w życiu takie. Możemy skorzystać z subskrypcji Fallout First, której nie posiadam i wcale nie czuję się z tego tytułu źle, bo jest to kolejny taki niemiły aspekt po prostu rzutu na hajs. W 100% wystarcza standardowy, otwarty świat. Moi drodzy, dobrze, jeśli graliście i zapoznaliście się z dodatkiem Wastelander do Fallouta 76 po 2 latach z NPC-tami, masą dodatków, masą poprawek i tak dalej, i tak dalej. Dajcie znać w komentarzach, jak się bawicie, co dalej się, co zostało minimalnie naprawione, co musi być jeszcze naprawione. Chętnie poczytam, chętnie wezmę udział w dyskusji. Po prostu nie jestem głuchy na wasze głosy, prośby co do przeanalizowania uczciwie gry po 2 latach, kiedy zaliczyła ona nie tylko jednoczesną premierę na platformie Steam,
Zaznaczę tylko, że osoby, które mają na Bethesdzie grę, mają za darmo do pobrania również na Steamie. Przy jednoczesnym właśnie tym dodatku Wastelanders. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. To był Patryk Rojewski, który nie mógł przejść obojętnie koło Fallouta 76. Jako pewnej analizy rzetelnej, mimo że przede wszystkim w tym roku czekam na Wastelanda 3 od In Exile Entertainment Briana Fargo, jeśli chodzi o gry z mojego ulubionego uniwersum szeroko rozumianej postapokalipsy. Dziękuję ślicznie za uwagę, mile widziany like, subskrypcja. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.